Cześć, dzień dobry wieczór, witajcie drodzy widzowie kanału Kaktus Jorgen. Nie zgadniecie, ten odcinek, który jest produkowany dzisiaj, czyli 3 grudnia, to jest już trzeci odcinek. Jeden trwał parę minut, inny już pół godziny, a ten ile będzie trwał, nie wiem. Ale chciałbym wyjaśnić, co się zadziało w moim życiu pokrótce, żebyście też się nie martwili. Oczywiście zapraszam Was do poprzednich odcinków, to będą 2 poprzednie odcinki. No to co, przechodzimy. Dobra, wróciliśmy. Nie miałem pomysłu na przejście, więc tak, szybciutko. Co się dzieje w moim życiu? Raz, że studia. 2, zdalnie. 3, z Lublina przeniosłem się do mojego domu rodzinnego, przez co zmieniły się troszkę warunki pracy, egzystowania, ale również liczebność kaktusów. Niestety, pojechałem do Lublina z 3 skrzynkami, a w Lublinie namnożyło mi się, tak przyznam się bardzo, że moja wina, bo jakbym chciał je wywieźć, to, a raczej przywieźć z powrotem do domu rodzinnego, to przywiózłbym chyba z 8 skrzynek. Matko. Ale spoko. To jest pasja, która uzależnia i jednak to są rośliny. Czyli to nie jest rzecz, która stoi na półce. To jest rzecz, która się ciągle rozrasta, rozmnaża i nawet odwdzięcza się kwiatami, czy też owocami, które możemy jeść. Dobra. I tak więc oto, kaktusy musiały zostać u mojej znajomej. Serdecznie Cię pozdrawiam, jeżeli oglądasz. Jeżeli nie, trudno. Pozdrawiam też osoby z Lublina, które oglądają moje filmiki ku mojej ucieszy i mojemu zaskoczeniu. Wow. Czy też z innych stron świata, czy to byłaby Turcja, Szwajcaria, Niemcy, Anglia, nawet Irlandia, zdarzają się tacy ludzie. Pomyślcie sobie, jak ten YouTube łączy ludzi, szczególnie w dobie pandemii, kiedy nie mamy co robić i oglądamy filmiki na YouTubie z dziwnymi kotkami. Tylko mi kot uciekł akurat. Spoko. Dobra. Przechodząc dalej, co się jeszcze u mnie podziało ciekawego? Miałem problem z ogrzewaniem, ale już mam ogrzewanie. Roślinki, większość została przezimowana. Dodatkowo w mojej kolekcji pojawiły się rośliny egzotyczne typu jak cytrusy. No, z palmami mam mniejsze do czynienia. Mam więcej sukulentów, boeszewerie, eurofobie. Też mi się zwiększyła ilość. Mam nasionka. Nie udostępniałem tego filmiku, bo nie mam na niego pomysłu, ale w markecie pozbierałem sobie nasionka z owoców, a nawet zakupiłem kaktusa, który prawdopodobnie w hali jakieś przemysłowe, gdzie rosły sobie kaktusy, miała okazję roślinka zapylić się od sąsiadujących roślinek, które kwitły. Prawdopodobnie. Może być tak, że akurat ta roślina, bo ona ma możliwość zapylić się sama od siebie, czyli jest samopylna, więc mogę mieć albo klony rośliny, albo będę miał nowe formy tej rośliny. A jakiej? Dowiecie się w swoim czasie. Jak już odzyskam roślinę matczyną, z której pozyskałem owocki, bo też chciałbym ją zaprezentować, i być może większość kolekcji. Pozostałe odcinki jeszcze jakie mam w planie, tu było hasło rzucone, żeby coś nagrać z Allegro, kontynuując wątek, gdzie kupywać nasionka. Na język ciśnie mi się jedno słowo PTMK, ale jak rozwinę ten skrót, to będzie parę słów, bo Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów, a dokładniej mówiąc Zakładka Bank Nasion, jest dość specyficzna, bo trzeba się posługiwać katalogiem. Wchodzimy do banku nasion, otwieramy plik PDF i tam są nasiona. Podana jest data zbioru, skąd pochodzą, kto jest ojcem tych nasion, można powiedzieć, czyli kaktusiarzem, hodowcą. Jakie są to owoce, jakie były kwiaty, czy roślina jest mieszana, czy nie jest mieszaną rośliną. Jest klonem rośliny matczynej, jakie ma cechy uciernienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są też do zakupienia szczepki, więc pamiętajcie, zachęcam Was szczególnie, żeby wejść na stronę Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów,
Zakładka. Bank nasion, dzięki czemu wspieracie właśnie to towarzystwo. Myślę, że jesteście miłośnikami sukulentów czy kaktusów, a takie zgrupowanie miłośników dostaje wsparcie. Dzięki czemu powstają magazyny Świat Kaktusów, może ktoś słyszał. Są organizowane wycieczki do Czech, spotkania u hodowców. Również możecie zostać członkiem takiego towarzystwa miłośników. A każdy zakup, czy roślinek, czy udział w spotkaniach, czy magazynu, czy samych nasionek jest ogromnym wsparciem. Szczególnie, że to jest, jakby to nie ukrywać, jakby to ładnie powiedzieć, inicjatywa dość hobbystyczna. Czyli osoba, która pisze magazyn, tworzy magazyn Świat Kaktusów, robi to hobbystycznie. Hodowcy zbierają nasionka, hodują kaktusy, dzielą się swoim hobby, czy też udzielają się w tym właśnie magazynie jako rady. Zachęcam Was do wsparcia tej działalności. Dodatkowo warto ratować roślinki z kaktusiarni. Kaktusiarni w Rumi. To jest właśnie u państwa Chinzinów, u pana Andrzeja Chinzinów. Jest właśnie hodowla kaktusów. Największa w Polsce swego czasu. Może nadal. Nie wiem. Nie wiem, jak to wygląda obecnie, ale człowiek niestety, niestety przez czas pozbywa się sporej ilości roślin za, myślę, dobrą cenę. Rzadko zdarza się, żeby rośliny miały jakieś skazy. Bo wiadomo, nawet u mnie zdarza się, że pojawi się wełnowiec czy inny pasożyt, ale myślę, że oni o to dbają. Uwaga jest jedna, rośliny zazwyczaj są wysyłane bez doniczek, bez ziemi. Ale obecnie na życzenie klienta, czyli Was, rośliny są wysyłane również z doniczkami. Jeżeli chodzi o zapakowanie tych roślin, majestatyczne, majstersztyk, o, to jest to słowo, majstersztyk. Dlaczego? Ponieważ rośliny są zapakowane w kartonowe pudełko. W środku znajduje się pianka, kulki styropianowe. Dodatkowo jest folia. Mało tego, nie wiem czy kojarzycie, jak się pakowało kiedyś naczynia w gazety, wkładało się albo kawałek szmaty się wkładało, aby się nie potłukły. Podobnie robi z kaktusami ten człowiek, czy też jego grupa pracowników. Pakuje rośliny właśnie w gazety, zabezpieczając je, aby chociażby ta sama pianka, ten styropian nie wszedł do tych cierni, bo później jak zjeżdża, byście musieli wyciągać po kolei jakieś farfocle. A tak roślina jest zabezpieczona. Nie ma raczej szansy, żeby osoba nawet rzucając uszkodziła tę roślinę. I przychodzą zazwyczaj zdrowe okazy. Tak. Zdrowe okazy, są to już rośliny bardziej wyrośnięte i prawdopodobnie, zależy oczywiście od rośliny, ale po roku, po 2 latach, a nawet w tym samym roku, w którym zakupiliście roślinę, roślina potrafi zakwitnąć. Dodatkowy atut hodowli. Dobra, co jeszcze mogę Wam polecić? Oczywiście polecam Wam grupy na Facebooku. Polskie to, nie, Polskie Towarzystwo to nie jest. To jest Kaktusy i Sukulenty Polska, Kaktusy Polska, i tam już są takie podgrupy związane z tą tematyką. Również przyjemną grupą od roślin jest Polska Dżungla. Tak, Polska Dżungla, bodajże Warszawa jest jako centrum, ale rośliny są tam z całej Polski, lokalnie. Polecam kupować rośliny, zakupić rośliny, czy też wspomóc ludzi, którzy hodują. Hodują, powiedziałbym, że nawet piersią karmią, no bo jednak to są ich dzieci. Hodowca kaktusów raczej te rośliny traktuje jak coś, co pochłania mu czas. Jedni hodują koty, mają koty, inni mają kaktusy. Ja mam to i to, nie? Więc w skrócie z roślinkami raczej radziłbym zakupić kaktusy od hodowców, ponieważ mamy gwarancję, że te rośliny niekoniecznie były karmione chemią,
były źle zadbane, czy też mają pasożyty. Zazwyczaj hodowca o to dba. Oczywiście ludzie to są ludzie. Ale wolałbym kupić od hodowcy z Polski, aniżeli zamawiać od jakiegoś Chińczyka, czy szukać na eBayu, gdzie nie mam 100% gwarancji. A chociaż tutaj mam miejsce, gdzie mogę się z nim skomunikować, dogadać, a zazwyczaj, powiem wam w sekrecie, jak kupuje się więcej kaktusów u hodowcy, to hodowca robi gratisy. I to jest świetne. W markecie jak kupimy, nie wiem, całą wystawę kaktusów, jaka jest, to nie dostaniemy gratisu. A u hodowcy? A nóż się trafi. I to jest kolejny powód, dlaczego warto kupywać u hodowcy. Dobrze, co do porad. No polecam książki, jak najbardziej, czytać książki. Jeszcze możemy się oczywiście edukować na YouTubach, ale na YouTubach może nagrywać taki amator jak ja, który ma małą wiedzę, a dużo gada. No oczywiście z czasem ta wiedza się zmienia i jest jej więcej, ale nadal gadam. A taką książkę można przeczytać i raczej ludzie, korzystając z tej książki, wyrabiają opinię na ten temat i ta książka musi mieć dobrą wiedzę, adekwatną wiedzę do treści. W sensie autor musiał mieć adekwatną wiedzę do treści. Mniejsza. Wolałbym, żebyście czytali książki, aniżeli artykuły, czy też szukali po empikach krótkich poradników, bo tam zdarzają się pewne błędy, bo jednak niekoniecznie osoba, która redagowała tekst, czy też współtworzyła dany magazyn, ma odpowiednią wiedzę. No i oczywiście nie zapominajcie o forum. Forum może jeszcze nie wymarło, coś takiego jak forum, więc warto jest napisać wątek na forum. Ej, słuchajcie, mam problem z rośliną. Jak wiecie, co nie dwie głowy, to nie jedna. Tak. Dobra. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć z roślinkami. A, chciałem wspomnieć, że niestety ze względu na przeprowadzkę, moją niedbałość, bo musiałem zniknąć z Lublina i nie było mnie 2 tygodnie, zostawiłem inkubator samemu sobie i niestety nie był zasilany, przez co jak brakowało światła tym roślinkom, ogólnie brakowało tam światła, bo nie były doświetlane, to pleśń miała szansę się rozwijać. I miałem możliwość zachowania 20 siewek z 400, z 500 siewek. No niestety musiałem się pożegnać z tym inkubatorem i z tymi siewkami, bo już mi się to nie opłacało. Więc wysiew nasionek wróci wczesną wiosną, możliwe, że nawet przed wiośniem, bo już się zmieni sekwencja pory dnia. Dobra. Roślinki omówione, nasionka omówione. Tak. Bardzo też polecam kupywać roślinki, czy też brać, bo czasami są dostępne za darmo, jak Echinopsis, Erisa, Multiplex, Subtendata. Przeważnie są ogólnodostępne na jakichś OLX-ach za darmo. Bądź też za śmieciową cenę, można powiedzieć, bo takiej wielkości doniczka, powiedziałbym, że 30 albo 60 cm szerokości, jest sprzedawana za 20 zł, gdzie okaz ma 10 lat, jak to kobieta mówi, bądź pan. W praktyce można oczywiście to wyhodować w przeciągu 5 lat. To wszystko zależy, jak hodujemy tą roślinę, jak o nią dbamy, co jej dostarczamy. Więc ludzie, którzy mówią, że kaktusy mają 50, 20 czy 30 lat, mogą was kłamać. Albo hodowali niewłaściwie roślinę, ale ta roślina przez lata stała się potężna. Tylko miejcie na uwadze, że czasami taka mała szczepka potrafi ją przegonić obszarem ekspansji. Dobrze. Dość gadania głupot. Dość. Jakby to ktoś ładnie powiedział, idź stąd. Więc ja się zmywam. Idę robić rzeczy. Jeszcze trzeba to zuploadować. Przesłać 3 filmiki. Ten będzie trwał 15 minut, tamten pół godziny, a wcześniejsze trwały też około 10. Wow! Tak, więc będzie ciężko. Nagrywam mikrofonami marki Boya i filmik niestety, ale będzie z mniejszą edycją.
przyszłych produkcjach, jeżeli będę miał czas, chęć i jeszcze raz chęć do życia, to zajmę się edycją wizualną, nie tylko audio. Tak wizualną, że wizualną. Mam tego laptopa i chcę się zabrać za DaVinci'ego. DaVinci Resolve 16, wersję darmową i chcę to ogarnąć. Jeżeli to ogarnę, to zmieni się na przykład kolorystyka, może uda mi się coś więcej wyciągnąć z tego obrazu, który nagrywa chociażby aparat czy też telefon. Jak obecnie widać, jest to telefon. Niestety, nagrywając przodem mam 30 fpsów, nagrywając tyłem mam 60 fpsów. I tak to wygląda. Jeżeli nie zmienię ustawień, to jest 720p. Przepraszam za 720p. Obiecuję poprawę. Jeżeli się zmieniło domyślnie, to jest 108p. 1008p. Tak, 1008p. Czy 1080. Nie pamiętam tej rozdzielczości. Ale tak czy siak, HD, Full HD i tak dalej. No, Ultra HD jeszcze jest fajne. I mogę nagrywać 4K przy okazji w 60 klatkach oszukanych, ale mogę. Dobra, mija 16 minuta. Dość tego gadania. Idź stąd. A o podcastach pomyślę kiedyś może. No to co? Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Niech wam... Nie wiem. Dużo pomarańczy. Niech wam kaktusy rosną. Tak. Jakby to ktoś powiedział ładnie. Lepszej epopei jak premier nie powiem. Dobra. Trzymaj się i cześć. Na razie.